Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Dzisiaj. 50. myślnik. Jakoś tak. Nie wiem. Tak. Mniej więcej, ale tak, 50. myślnik. 50. myślnik. To jest bardzo dużo już myślników. To jest już tyle co 49 i 1. To jest 2 razy po 25, to jest 5 razy 10. 50 to jest liczba, która jest pomiędzy 0 a 100. Idealnie w środeczku. Chyba nie. Nie wiem. Chyba właśnie nie. Chociaż nie wiem. Ale możemy podzielić 100 na 2 i wyjdzie nam 50. I 50 banknot złotowy jest niebieski. Jest Tak. na nim Kazimierz Wielki. Tak. Dokładnie. Ale tak, 50. myślnik. Za 50 złotych można kupić wiele. Chyba że się jedzie nad Polskie Morze i straszą paragony gros. Albo jak się nie umie czytać cenników i później ludzie są zaskoczeni, że dużo płacą. Ale 50. myślnik oznacza to, że wytrzymaliście z nami 50 razy, a teraz jest... Trzymy śliczki. Puszczymy śliczki. I wtedy raz można powiedzieć, że 50 to nie lada sztuka, nie lada gratka. I będzie dzisiaj specjalny temat, który pomożecie zrobić wy! Ale najpierw newsy. Mamy RPGowe newsy. Mamy, wyjątkowo, tak. Mamy dużo sztos rzeczy od Alice Gamesów. Tak, między innymi. Zaczęła się, wysłali już. Tak. Czopem Cthulhu. Tak, zostało... Była premiera, więc możecie kupić. Zostało wysłane na tropie Cthulhu. Tak. Więc... Dostałam swoje, jeszcze rozpakowałam, jeszcze nie przyjrzałam. Przejrzę. O, kot przyszedł. Też kot. O. Nie mogłoby być bez kota, więc no jak to tak by nie było. A dodatkowo mogę też powiedzieć, że ci, którzy nie sprawdzają, jak idzie wspieraczka na Cień Władcy Demonów, to w czwartek, 4 został rozpoczęty proofreading podręcznika głównego. Tak. Jak również są dostępne mapy do pobrania. Tak. Można sobie wejść i pobrać mapy do z dobrego systemu. Chyba że go nie macie, to możecie go kupić, bo też jest to możliwe. Tak, dokładnie tak. A poza tym rozpoczęła się przedsprzedaż Bluebird's Bride, czyli żony... nie. Jezus, jak jest panna... Jak inaczej się mówi na pannę młodą? Panna młoda. Dobra. Wiecie, o co chodzi. To jest ten horror o młodej kobiecie. Niebieskobrodym. Żona niebieskobrodego, gdzie gracze wcielają się w aspekty panny młodej i przeszukują dom swojego męża. Niebieskobrodego. Dokładnie tak. Zapowiada się spoko. Ja już kupiłam w przedsprzedaży, bo czekałam na ten podręcznik, bo jest przepiękny. Jest przepiękny. Jezu. Ja... Mieliśmy w to grać, nie? Tak, ze mną. Mieliśmy w to grać. Natomiast nasz mistrz gry niestety nie dał rady czasowo wtedy. Tak. No niestety, dorosłe życie takie jest. No. A pozdrawiamy Abrę, jeżeli to ogląda. Bardzo. Tęsknimy. Tak. Tak. Natomiast... To tyle newsów, jeśli chodzi o Alice'ów. Był też pierwszy piątek miesiąca. Czyli wiecie, jak pierwszy piątek, to Kopernikus wrzuca podsumowania. Jako, że nie wiem, czy was książki interesują, to zaczniemy od Konana, przygodę w erze niewyjaśnionej. Trwa przedsprzedaż kolekcjonerki i wysyłka planowana jest na sierpień. Oprócz tego czekają nas akceptacje starteru i Pit of Cthulhu, czyli wiecie, to ten romans Howarda z Lovecraftem. A, to... Tak, bo tak naprawdę nie wiem, czy Aino, ty kojarzysz, że oni się znali. Oni się znali i Conan jest też połączony z Cthulhu, że jakby się dzieje w Tak. tym samym uniwersum. Tak. To wiem. Czytałam. No.
Warhammer za to czwarta edycja, czyli druga najlepsza edycja. A czwarta. Może powiedzieć, że trzecia najlepsza edycja. Tak naprawdę to każdy może lubić jaką chce. Dla mnie to jest druga najlepsza edycja, bo są piękne podręczniki. Pierwszej nie miałem okazji przeżyć na żywo, więc nie mam takich odniesień. A od drugiej zaczynałem, więc no. Ale Śmierć na rzece Rajk i Niezbędnik jest dalej w przedsprzedaży do końca sierpnia. Szara Eminencja ma ostatnie szlify po składzie. Niezbędnik Szarej Eminencji czeka na skład. Na skład, O, ty przepraszam. masz pchnięcie, żuław. Tak. Ale nie takie jak Rogaty Szczury, Niezbędnik Rogatego Szczura, gdzie trwają prace redakcyjne. I też nad innymi dodatkami. Liber Chaotica w składzie. Ja już mam takie, o kurde, dajcie mnie to, dajcie mnie to, panowie drodzy Kopernikusy. Dajcie mi to, proszę. Właśnie miałem zapytać, czy tam kot przychodzi, czy siedzi ziemi macie. Nie, kot, wiesz, Amiga bardzo lubi się ocierać o rzeczy pyszczkiem i wiesz, kant laptopa jest taki fajny, zaokrąglony i to jest miejsce, żeby się o nie ocierać. No tak, bo fajnie można się podrapać. Owszem. Owszem. No. I oprócz tego Age of Sigmar dostanie dodatki Cienie wśród mgieł, a oraz zestaw startowy jest korekta po składzie robiona. Nice, bardzo ładnie. Więc czekamy z wyczekiwaniem i z oczekiwaniem i z wielkimi oczekiwaniami. Piwaniami, tak. Tak. Natomiast dzisiaj temat odcinka jest specjalny. O Jezu, jak się ładnie ociera. No Ładnie, czy pociera krispa to się to. będzie słychać jak mruczy. Nie słychać na razie. No się bez crisp, czekaj. O, może teraz się uda. Kontynuuj. I mamy dzisiaj specjalny temat. Bez Crispa to już się nie podoba tak samo. Chyba tak. Naszym tematem będzie odpowiedzi i pytania. My dajemy odpowiedzi, wy dajecie pytania. Wy krzyczycie ja krzyczę wy. Wy krzyczycie ja krzyczę wy. Ja, wy, ja, wy. A tak naprawdę napisaliście nam pytania i pod filmem, i na fanpage'u, i też na naszych fanpage'ach i innych miejscach. I postaraliśmy się wybrać odpowiednią liczbę pytań, czyli 25, czyli połowę tego, którą mamy numer myślnika, ze względu na to, że więcej prawdopodobnie byśmy nie zdążyli w jednym filmie ująć. No, mogłoby być ciężko. Tak. Ale za to przy setnym zrobimy 50 pytań. Tak, i rozbijemy na dwa odcinki. Tak, na przykład. Ale mamy pierwsze pytanie. To chyba się podzielimy tak, że będziemy czytać na Chyba zmianę. tak. Więc ja czytam. Chyba, że wypadnie nam pytanie do siebie. Tak. A to zobaczymy. Może nie. Ale Krzysztof Kurzawa zapytał. Jak to jest prowadzić myślnik? Myśl pytania, jak to jest być skrybą? Nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miała powiedzieć, co najbardziej ci cenię w życiu, powiedziałabym żuławia, który wyciągnął do mnie pomocną dłoń, kiedy uznał, że trzeba nagrać nowy podcast. Biera. Ja pamiętam, że stwierdziliśmy, że jak skończymy nagrywać myślniki, to wtedy zaczniemy robić może pracę społeczną, albo oddamy się jakimś pożytecznym rzeczom. Czyli może zaczniemy Jakiś sadzić marchew. marchew, tak. Albo brukiew. Albo brukiew, tak. Jezu, to wygląda jakby piła z tej słomki. Bardzo ją ciekawi, co tam jest. Tak, bardzo fajne pytanie. Mnie się bardzo podobało. Było takie na początku rozluźniające, ale pytanie numer dwa. Jest od Marii Polus. Jak prowadzenie sesji rozwinęło Was jako osoby, a jak granie jako gracz? To jest ciężkie pytanie. Jak cię to rozwinęło? Wydaje mi się, że prowadzenie sesji rozwinęło mnie pod tym kątem,
że z mniejszej ilości słów potrafię zrobić większą ilość słów bez większego problemu. I można powiedzieć, że praca mistrza gry to jest tak naprawdę cały czas opieranie się na tym, że trzeba mówić rzeczy na tyle pewnie i być pewnym po prostu tego, co się mówi. Może niekoniecznie musimy wierzyć w to, co mówimy, bo można po prostu bredzić. Owszem, tak, I to nie zgadzam jest się. złe, że mistrz gry bredzi, bo to jest część mistrzowania. I wydaje mi się, że takie bredzenie właśnie bez sensu, to tego się trochę nauczyłem. I trochę wydaje mi się, że też od mistrzowania się nauczyłem innego podejścia do ludzi i starania się lepiej ich zrozumieć, ich problemy i to, z czym się zmagają, tak żeby być bardziej wyrozumiałym, dlatego że mógłbym na przykład się zezłościć, że gracz mi napisze o 16, że wypadło mu coś pilnego, nie wiem, babcia mu umarła albo coś i że nie da rady zagrać sesji. Ale no, dużo rzeczy można się nauczyć, jak na przykład ktoś pisze, że nie wiem, bo o 15, że kurde, nie da rady zagrać sesji o 19, bo mu się na przykład, nie wiem, kot rozchorował i musi jechać z nim do weterynarza i nie wie, czy zdąży. No to jakby są rzeczy ważniejsze niż granie. Tak, to prawda. Jeszcze tam jest, a jak granie jak gracz, jako gracz. I tutaj Aina może jakoś też odnosi prowadzenia też coś też. Ja się zastanawiam, ale wydaje mi się, że prowadzenie sesji nauczyło mnie bardziej fake it till you make it. Czyli jak nie wiem, to improwizuję. Tak. Jak nie wiem, to improwizuję. Jakoś to będzie. Tak. Jakoś to będzie. I tu nie mówię o nieprzygotowaniu na sesję, tylko gracze, którzy masz tą pięknie przygotowaną sesję, oni nie idą do tej karczmy, gdzie masz wszystkich NPC-ów rozpisanych, nie. Oni idą do tej starej baby pod miastem. Tej Tak. guślarki. O której tylko wspomniałeś, ale na pewno tam będą odpowiedzi. Albo nie wiem, prowadzisz im gotowy scenariusz i oni koniecznie chcą iść na msze, więc idziesz sprawdzić. Musisz sprawdzać na szybko i jakby robić dobrą minę do złej gry. Jakie czytanie jest wtedy, bo gracze mówią, będziemy bardzo zwracać uwagę, co on mówi, zombony. Więc tak, nauczyło mnie tego fake it till you make it, czyli bardzo dużej improwizacji i jakby adaptowania się do zmiennych warunków. Totalnie będę mogła to pisać w moim CV. Ale to dobrze brzmi. Prawda? Adaptowanie się do zmiennych warunków. Ja na przykład Uczyć adaptacji do zmiennych warunków. mam wrażenie, że też dzięki prowadzeniu trochę lepiej poznałem różne rzeczy, różne informacje, które musiałem wyszukiwać i jednocześnie gdzieś rozwinąłem częściowo umiejętności głosowe, więc mimo, że to nie był mój psi obowiązek, to zrobiłem. I po roku czasu, prawie od psiego obowiązku, chciałbym stwierdzić, Faktycznie. że to Się jest zastanawiam. rzecz, która ogromnie wpłynęła na RPG, moim zdaniem, w Polsce, bo stała się po prostu już takim kultowym tekstem. Trochę tak, trochę jak I trzeba chyba. wielce pogratulować autorowi, Wojtkowi. Tutaj jest klap klask, ale Krisp to Klap, wyrywa. klask, klap, klask, klap, 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 klap. klap, klap, klask. Kolejne A pytanie. jeszcze jest, a jak granie jako gracz? U mnie? Tak. Chyba jestem trochę bardziej pewna siebie. A ja jako gracz? Pytanie. Mogę powiedzieć z mojej strony? Trochę się nauczyłem takiej przebojowości i wpieprzania się, żeby zdobyć ten spotlight. Spotlight. Nie wymyśliliśmy polskiej nazwy na Spotlight. Musimy wymyślić. Jest polska nazwa na spotlight. Stanie w blasku reflektorów. Ale krótsze, tak jak mamy, wiesz, hype train i pociąg entuzjazmu. Mamy zadanie na przyszły myślnik. Dobrze.
Chyba, że ktoś tam w komentarzu napisze, to weźmiemy za darmo. Tak, I dokładnie. Maria też zapytała. Ulubione aktualnie. Zestaw kości. Pokazać proszę też. To nie jest proste. Ja mam bardzo dużo kostek, ale chyba. No chyba mogę z zastosowaniem powiedzieć, że to są te fioletowe z Cool Workshopu z kotkami. O Jezu, jak One one już są są ładne. śliczne. Ja pokażę za to nie zestaw. Chociaż nie, no jak ma być zestaw, to ma być zestaw. Nie ma takiego Nie ma ten tak. oszukiwania. Mój ulubiony zestaw od zawsze, odkąd go dostałem od pana Dredu. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Ja muszę wysypać tutaj na podkładkę, bo ja mam wszystkie w woreczkach. Masz osobne sety na woreczki? No, na Znaczy, przykład w tym masz woreczku mam metalowe, moje wórka? ulubione. O, one są przepiękne i są metalowo i są czerwono-złote. A poza tym ten woreczek. Jak się chwalimy metalowymi, to ja mam tęczowe, w sensie takie Rewelacyjne. benzyna. No. I jakby ten woreczek ląduje później w tym kubeczku. I to jest zestaw. W tym kubeczku są trzy zestawy kości. Tu mam Dice Macabre. Tu mam worek od Dreda, który dostałem. O, piękny. Jeszcze z napisem żuław. Tak. I w Nice. tym zestawie kości mam na przykład różne kaszustki. Okej. Na przykład do Fate'a. Mam kości z Pyrkonu. Drodzy widzowie, kwiatki mnie zaatakowały z tego. No, parapetu. Zaskoczyły i chciały mnie zabić. Więc ten moment zostawię, bo tutaj opowiadałem o tym, co jest w worku. Dobrze. Ale może przejdziemy dalej. Tak. Ja jakby nie będę prowokował Następne. kwiatków dalej. Następne pytanie również jest od Mary Polus. Tak. Największe grzechy, jakie wam się trafiły podczas prowadzenia sesji? A ja w ogóle chciałem pozdrowić Marię, bo to jest nasz shop w Meloniku. Moloniku, tak. Polecamy fanpage. Taka najgorsza rzecz, jaką zrobiłem podczas prowadzenia sesji. Przepraszam, rozproszyłem się szukaniem kości. Najgorsza rzecz, jaka mi się zdarzyła podczas prowadzenia sesji, to danie graczom złudnego pozoru wyboru, który nie miał żadnego znaczenia, bo czy by skręcili w lewo, czy w prawo, i tak by dotarli do tego samego miejsca, mimo tego, że tak nie powinno być, ale doradził mi to pewien mistrz gry, którego wtedy wspierałem na Patronite. Tak, to był. To ja muszę powiedzieć, że u mnie to było zły podział spotlightu. Bardzo źle podzieliłam spotlight i jeden z moich graczy bardzo długo się nudził na sesji, którą prowadziłam. I potem dostałam to w feedbacku, że nie przypilnowałam tego i miał rację. I do tej pory jest mi dosyć głupio za to, że faktycznie jakby nie ogarnęłam tego dostatecznie dobrze. Możemy go pozdrowić serdecznie, to może być zadośćuczynienie. No, mam nadzieję. Mamy pytanie od Lukasa Skinny Zastrożnego, misia gry. Wyrabiamy mi się gry. Dokąd tu ptano, co mówisz? Do Pawetty. Nie znałeś tego? Nie znałeś tej Znaczy. odpowiedzi na jego? Znałem, a się jej nie spodziewałem całkowicie teraz. I chciałem coś powiedzieć, ale jakby to już nie ma lepszej odpowiedzi. To już jest jak w Podmiotałam. Familiadzie po prostu. Był odpowiedź numer jeden za 1000 punktów. Wy tam biedaki możecie się zbierać, jedźcie do domu. Wygranku. No. Wygranku. Następne Bardzo, pytanie. tak. Następne trzy pytania w ogóle są od Adama Michalewicza. Do obydwojga z nas. Po dwa nasze ulubione memy Adama Produkcji. To ja zacznę. Ja powiem tak. To nie jest tak, że można mieć tylko dwa ulubione memy.
Bo czasami są memy, które na przykład mnie rozśmieszą tak, że brzuszek mi podskoczy, a czasami są takie, że mi szybciej powietrze nosem wyjdzie. Czasami są memy, które na przykład mnie bardzo rozbawią, a niekoniecznie rozbawią pozostałych innych ludzi. Natomiast jeżeli bym miał powiedzieć, które dwa ulubione memy są moje, które Adam, raczej Adamowe memy, które moje ulubione są, dwa. Ja bym się nie zdecydował, żeby powiedzieć tylko o dwóch memach. Ja bym się zdecydował o powiedzieć o kategoriach Adamowych memów. I moimi dwoma ulubionymi kategoriami memów od Adama. Zdecydowanie jest Phineas i Ferb oraz wszystkie memy powiązane i z Kapitanem Bombą, i z resztą twórców, z resztą tworów Grubego Pana Ja Walaszka. najbardziej lubię memy z Joshem. Memy z Joshem od Adama są na propsie. Są. W ogóle jest bardzo dużo tych dobrych memów, więc ciężko jest wybrać te, które są najlepsze. Do Anna Aine. Kiedy wampir maskarada w Starachowicach? Kiedyś na pewno. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Jest taki plan. Miałam nawet ekipę do grania od ludzi od Filousa. Pozdrawiam ich serdecznie, jeśli oglądają. Ale wszystkim nam się, że tak powiem, przytrafiło życie i nie było za bardzo jak się zebrać ze zrobieniem postaci. Znaczy, zrobiliśmy postacie, ale jakoś to się wszystko rozpłynęło. Może się uda. Bardzo bym chciała. Ja trzymam kciuki. Do Adrian Żuław. Tak. Jak namówić graczy na zagranie w Miasto Mgły? Ja namówiłbym graczy na zagranie Miasta Mgły, mówiąc im, że ej, chcecie zagrać w Miasto Mgły? A oprócz tego bym im wytłumaczył, o co chodzi z Miastem Mgły, bo Miasto Mgły pozwala na granie w bardzo różnych stylistykach i różnych wersjach. Może nie musi być to miasto, na przykład takie, jakie znacie, czyli bazujące na Nowym Jorku zazwyczaj. Albo to nie może, może być miasto w Polsce, może być to miasto gdziekolwiek na świecie. Może być to też futurystyczne miasto. Można zagrać na przykład w przyszłości, w jakiejś cyberpunkowej przyszłości, a jednocześnie zagrać dalej w Miasto Mgły. Można zagrać w średniowieczu, a jednocześnie dalej zagrać w Miasto Mgły. Miasto Mgły pozwala na bardzo wiele różnych settingów i wyborów, których można dokonać, a przede wszystkim można zagrać postaciami, które mają supermoce, ale jednocześnie są zwykłymi ludźmi i można te supermoce wybrać sobie z postaci, które już istnieją, superbohaterów, postaci fikcyjnych, legendarnych, mitów i tak dalej. Więc jeżeli niewiele jest takich opcji, żeby na przykład, nie wiem, zagrać sobie Zeusem, Panem Olimpu. Dokładnie tak. Zgadza się. Coś mi słabo ten mikrofon. Wrażenie łapie, bo się nie podświetlam, ale nieważne. Kolejne pytanie jest od Wita Grzesiaka. Zadał Wit Grzesiak. Nie wiem, czy to odmienię, czy nie. Więc nie odmieniłem teraz. Do obydwojga. Jaka jest twoja ulubiona klasa i rasa w D&D? Jaka jest twoja ulubiona profesja i rasa kultura w Warhammerze? Jeśli chodzi o dedeki, to ja nie znam się za bardzo na dedekach, ale gram Tabaksi Bartką i mi to się bardzo podoba. Bardzo mi to sprawia radochę i lubię grać. A jeśli chodzi o Warhammera, to bardzo lubię profesję podżegacza. Uwielbiam postaci, których mogę wypluwać z siebie randomowe pierdoły półpolityczne i drzeć japę. Jeszcze być tylko taką pewną siebie wtedy, bo ja mam rację, ja i tylko ja mam rację. A jeśli chodzi o kulturę, to Kislev moim zdaniem jest mega ciekawy. Zgadza się. Ale Żuławiu. teraz ja powiem. Ja dużo nie grałem w dedeki. Dlatego moją ulubioną rasą w dedekach są krasnoludy. Szanuję to. Tak. A gdybym miał wybrać ulubioną A klasę klasa? postaci?
to zastanawiałbym się między Barbarianem, Fighterem. Znaczy, patrząc na tego krasnoluda dalej, ewentualnie bym pomyślał nad Sorcererem. Nie, czy krasnoludy Okej. mogą być sorcererami. Chyba w DTK-ach nie ma czegoś Ale takiego, że ma sorcererzy to krasnolud. są ci Nic nie widzę. czarodzieje niszczący, nie? Tacy trochę. Tak, oni mają tą dziką magię, że Tak, ja po prostu lubię zamkają się siać w krasno. chaos i zamieszanie. Gdybym miał wybrać moją ulubioną profesję oraz. A to jest ulubioną, tak? Ulubioną Tak. w Warhammerze profesję i rasę, slash kulturę. No to moją ulubioną rasą w Warhammerze są krasnoludy. W swojej karierze gracza miałem ich około 10 i po tych dopiero około 10 krasnoludów pierwszy raz zagrałem człowiekiem. I od razu był to czarodziej, więc czarodziej jest moją ulubioną profesją, gdyż pozwala na wielkie zniszczenia, ale koniecznie z kolegium ognia. Bo on pozwala na monstrualne zniszczenia. Znowu ten chaos i znowu to Tak. zniszczenie. A natomiast, jeżeli bym miał powiedzieć o ulubionej kulturze w Warhammerze, powiedziałbym, że to jest Bretonia, gdyż jest to wymieszanie legend arturiańskich z ludźmi mówiącymi po francusku. I po prostu bardzo mi się podoba taka kultura, brakuje mi słowa. I więc ja sobie przetłumaczę to, które znam po angielsku. Rycerskości. Tak. Chivalry. Ale to od teraz było słychać. Bardziej chodzi o takie chivalry, takie. To nie jest tylko rycerskość, ale to jest takie kawalerstwo, takie. Tak. To jest takie chwalebne rycerstwo. No, to. Rzucaj, nie gadaj, pyta. Na jakich kościach Nie wypadają pyta, najlepsze podcast wyniki? RPG. Przepraszam, rzucaj, nie gadaj, podcast RPG pyta. Na jakich kościach wypadają najlepsze wyniki? Widzicie tego okrągłego skurczybyka? Na nim wypadają najlepsze wyniki, bo się toczy 5 lat. Owszem, mi się wydaje, że na nieistniejących kościach, na kościach naszej wyobraźni. Na kościach, których akurat nie trzymamy w ręce. Owszem, dokładnie tak, na tych, które odłożyliśmy. Tak. To są te kości. Iris Kamińska. Jaką fikcyjną postać zaprosilibyście do Myślnika i co byście ją zapytali? Ja bym zaprosiła pana Kleksa. Ja bardzo lubię pana Kleksa. O co byś go zapytała? Czemu do swojej akademii przyjmował tylko chłopców i to nie fair? No, trochę Nie, a tak. tak. Tak na serio to. Jezu, nie wiem. Kurde, Opcji to jest musi bardzo być dużo. fikcyjne, a ja miałem niefikcyjną. To muszę przemyśleć jeszcze raz. Ale z fikcyjnych, na żarty mógłbym powiedzieć, że zaprosiłbym skrybę i zapytał go, jak to jest być skrybą. O, tak, to jest dobra opcja na przykład. Ale to jest tak bardziej na żarty. Jakbym miał wybrać prawdziwą postać fikcyjną, którą bym mógł zaprosić do Myślnika i o coś zapytać, chciałbym zrobić wywiad z osłem ze Shreka, żeby opowiedział trochę o przygodach ze Shrekiem i jakby obnażył drugą stronę, której nie widzieliśmy, i trochę takich smaczków sprzedał. Chyba tak. Przechodzimy do następnego pytania. Chyba tak. Dodatek RPG pyta: gdzie za 5 lat będą RPG i co się w nich zmieni? Ja mogę powiedzieć, że za 5 lat RPG będą trochę w innym miejscu niż obecnie, z tego względu, że postępuje dość duża cyfryzacja RPGów. I nawet jeżeli ludzie grają przy stoliku, bardzo często, z tego co kojarzę, pojawia się trendem, że karty postaci są już na przykład na D&D Beyond, że dużo rzeczy jest robiona cyfrowo, że nawet jak człowiek siedzi przy stoliku,
Często po prostu w telefonie ma swoją kartę postaci. Ma tam na przykład wszystkie statystyki i tak dalej. Ewentualnie nawet nie rzuca fizycznie, jeżeli na przykład to są systemy, gdzie wspomaganie cyfrowe dość dużo pomaga mechanice. To jest z jednej strony. Z drugiej strony wydaje mi się, że mechaniki będą powoli jakby nastawione albo na to, że mają wspomaganie przez zewnętrzne programy, tak żeby było łatwiej przeliczać rzeczy, albo będą upraszczane i będzie łatwiej wyciągać z nich wnioski, jak Year Zero czy PBTA. Mi się wydaje, że RPG znowu będą miały kryzys. W sensie, że teraz mamy złoty po prostu wiek RPG-ów z powrotem i są mega popularne, a że w pewnej chwili może być przesyt. Znaczy przesyt, że po prostu no, wypali się trochę to hobby, tak jak Rynek każde. zostaje zaspokojony. Tak, rynek będzie zaspokojony i będzie trochę ciszej, zwłaszcza, że jakby mamy teraz falę kolejnych edycji starych systemów, tak? Warhammer 4, Zerg Truth 7, piąta Deki i te wszystkie jakieś duże Wampir. systemy wychodzą. Vampir, też piąta edycja. Cały w ogóle świat Także mroku piąty. tak, wychodzą te podręczniki, ale ja już widzę, że hype jest na nie coraz mniejszy. Na wspieraczkach też te systemy jakby nie łapią aż takiego hajsu jak kiedyś. No chyba, że jest coś mega ciekawego. I wydaje mi się, że za 5 lat może być pewien już jakby. Kryzys. To będzie trochę wyciszone. Może nie kryzys stricte, ale będzie Taki to trochę kryzys wieku wyciszone. średniego. Tak, RPŻ-ków. Tak. Więc RPG-szki będą sobie chciały kupić motor i narzekać na swoją żonę. Tak, albo zaczną chodzić na siłownię i kupią kabrioleta. Mieszkając w Polsce, gdzie jest mało słonecznych dni. Ja podziwiam dalej ludzi, którzy mają kabrioletę w Polsce. Ja też, ja To też. trzeba mieć jednak odwagę. Tak. Wesper, Owszem. gdzie jest obiecane zdjęcie kitku, które miało być dołączone do 409 odcinka? Tutaj. Tutaj jest stawione. Teraz jest stawione. Teraz mnie nie widać, a inne widać, a zamiast mnie są zdjęcia kotka. Jest. Niestety był bardzo późno montowany myślnik i nasz montażysta zawalił. Każdemu się zdarza. To jestem Każdemu naszym się zdarza. montażystą. O Jezu. Nie no, Teraz bo jeszcze pytania. ludzie by mogli pomyśleć, że nas stać na montaż. Nie, no może ktoś wiesz po godzinach z dobroci serca albo coś. To ja. To żuław dobroci serca montuje te filmy. Następnie mamy serię pytań od Gruszka. I pierwsze pytanie do myślnika, czyli do nas. Jak nam minął tydzień? Jak minął dzień? Jak minął dzień? Tak ci minął dzień, znaczy tydzień. Żuław. Zagrałem, poprowadziłem dwie sesje, jedną w glinę, jedną w Miasto Mgły, a pomiędzy tym zagrałem w Dzieciaki na Miotłach i rozpoczął się RPG Day, który to RPG Day w tym roku jest na trochę innej zasadzie i tutaj trochę zrobię rant minimalny. Są ludzie, którzy bardzo chcieli wziąć udział w RPG Day, jednak bardzo im nie odpowiadają obecne pytania i postanowili trochę wyśmiać tą ideę. Ja mam takie pytanie trochę sam do siebie retoryczne. Po co brać udział w czymś, co nas irytuje i co nam nie odpowiada? Żeby po prostu Zgadzam się. tylko na siłę zdobywać zasięgi na Facebooku. Trochę tak. No, weźcie się tam, opamiętajcie, RPGowcy. A kto by minął dzień? Tydzień. Moje tygodnie mijają mi bardzo szybko, ponieważ Mijają tak dni, wygląda mijają moje życie. lata. Trochę tak. Ale minął mi dobrze, bo zagrałam sesyjkę z tobą też u Tak. Wespera. Gdzie gramy bliźniakami. Tak, gdzie gramy bliźniakami. No przecież widać to uderzające podobieństwo między nami, prawda? Mamy okulary. Mam I mamy okulary. takie słodkie pysie. Tak. A tak poza tym to spoko. Kitki śpią. Ciepło. Ciepło.
podręcznik przyszedł, który zamówiłam, więc jest fajnie. Jest dobrze. Essa. Tak. To znaczy to? Bo ja nigdy nie wiem, co to słowo Tak. znaczy. Masz essa. Czuję się staro. A wy jak tam młodzi RPGowcy, macie essa czy nie? W tym tygodniu, dajcie znać. Odpiszę tylko Azazel. Tak. Odnoś się Azazela. No. Przeczytałbym pytanie trzecie, ale najpierw trzeba przeczytać pytanie drugie od Gruszka. To ja przeczytam pytanie drugie. W takim razie. Tak. Żuław, dlaczego busy do Olkusza są tak tragiczne? Do czego byś się porównał i dlaczego akurat do jesiennej gawędy? Dlaczego są tak tragiczne? Ze względu na to, że są organizowane przez prywatne firmy, które po części są monopolistami na rynku i mogą sobie narzucić jaką cenę chcą, nie gwarantując w zamian konkretnej jakości usługi, która może być kiepska. Oprócz tego, że ja mam dość krótkie nogi, a i tak ostatnio jak wracałem, to miałem mało miejsca na nogi. To mi się nie zdarza zwykle. Nawet siedząc za kierowcą w Tico. Więc są tragiczne z wielu względów. Przede wszystkim monopolu, a monopol nigdy nie jest zdrowy. Do czego bym je porównał i dlaczego akurat do jesiennej gawędy? Nie zgadza się. W porównaniu do busów do Olkusza, jesienna gawęda przynajmniej ma jakiś pomysł na siebie i potrafi się obronić w wielu miejscach. Dodatkowo wtedy, w tamtych czasach, zakupienie jesiennej gawędy, jakby rzeczywiście to był produkt, który był warty swojej ceny. Niekoniecznie treść w niej jest rewelacyjna w każdym momencie, ale dalej jest lepsza niż busy do Olkusza. No. Tak, to jest Natomiast piękne podsumowanie. Ajne, żebyś nie czuła się osamotniona, to co wolisz? Podróż Wrocław-Starachowice czy granie w Ulicę Śmierci? Odpowiem na to pytanie dosyć przebiegle, ponieważ nie ma podróży Wrocław-Strachowice. Znaczy jest, jeśli masz auto, Nie jedziesz ma ulicy autem. śmierci. Nie ma ulicy śmierci. Ci ulice śmierci to tylko reprint innego systemu. Tak, dobrze pamiętam? Tak. Znaczy No, jest ta więc sama mechanika, tylko jest zmienione. jakby to jest to samo. To nie istnieje. Nie istnieje połączenie Wrocław-Strachowice, nie istnieją ulice śmierci. Nie, serio, nie ma połączenia z Wrocław-Strachowice, z Wrocław-Skarżysku. Kamienne. Trzeba się przesiąść. Moje miasto, mimo że powiatowe, nie ma jakby terminala takiego pociągowego, ani żadnego działającego dworca PKP. Moje miasto powiatowe nie miało przez większość lat połączenia z Krakowem, miastem wojewódzkim. Jakby samego województwa. Nie, to my mieliśmy jakieś połączenia do Kielc, jakieś busy były. A to właśnie tak, u nas są busy. Busy najlepsze. No. Kolejne pytanie. Czy poprowadzilibyście sesję swoim rodzicom? Czy poprowadzilibyście sesję swoim dziadkom? Ja też. Ja bym chciał, chociaż obstawiam, że u mnie z dziadkami może być ciężko, ale to nie ze względu na to, że mogliby stwierdzić, że takie głupoty czy coś, tylko żeby na przykład tak podejrzewam, że u mojej babci mógłby być problem z fokusem, że ona po prostu by się dość szybko znudziła. Obstawiam, że u mamy mogłoby być podobnie, że stwierdziono, ewentualnie by się mogła wciągnąć. Jakby to jest ciężkie, to jest jak rzut monetą. Albo by się spodobało, albo by się nie spodobało. Ale bym poprowadził chętnie. A ty, Aine, ty nie prowadziłaś czasem? Macie? Tak. Jeszcze nie. To jeszcze przede mną. Odgrażam się. W końcu się uda. Może jakieś święta albo coś. Ale tak, odgrażam się. A może teraz, jak są u nas we Wrocławiu, to wiem. No. Ale tak. Bardzo bym chciała poprowadzić Ja tacie. pozdrawiam serdecznie. Tak, cześć, tata. Siedzisz na kanapie, jak to nagrywamy. Dziadkom nie poprowadzę, ponieważ już nie mam dziadków, ale tak, tacie bym z chęcią poprowadziła. I pytanie do ostatnie. Good Aina, why are you so adorable? Zaraz odpowiem na to pytanie.
To jest kitką. A dzisiaj były aż Trzy. dwa kitku w odcinku. Tak, dzisiaj były aż dwa kitku w odcinku. Bo To widać, że jest odcinek specjalny. no, Czy dokładnie. łapka Obie kitki oparta na przytulone. kablu? Owszem, Żeby nie zwisała? ta łapka znaczy na przedłużaczu, pyszczek na. Jakby w ogóle głowa jest pod monitorem, więc ktoś tu się bardzo zdziwiony obudzi, że nie może podnieść głowy. Na I razie jest oczywiście S, a później już nie będzie. dużo kitka w kitku. Pupa. A dużo Jest dobry. łapki Long piękne. cut. No. Kawał kota. Wygląda teraz jak logo Pumy. Ale takiej pumy, która powinna przejść na dietę trochę. Tak. Jatari jest na diecie, to prawda, więc tak pasuje. I teraz mamy pytanie znowu od Iris. Dlaczego K10 ma ładniejszy kształt od K20? Ja nie wiem, czy się kurde z tym zgadzam. Muszę patrzeć co na kosteczki. To jest 20, a to jest 10. By. Wyciągnę tak ten rękaw, nie pociągnę tak rękawa w tej koszulce. Kosteczki. Nie wiem, tak kurde patrzę. No i z jednej strony, no nie zgodzę się, bo wolę K20, ale z drugiej strony faktycznie ta dziesiątka jest taka zgrabniutka jest taka. O. Iris, dlaczego uważasz, że K10 jest Znaczy, ładniejsze od wydaje mi się, że K20? na pewno jak leżą sobie na płasko, to K20 wygląda na taką dużą bryłę bezkształtną, a K10 lub K100 jest taka zgrabna, taka opływowa. No, możliwe. I już wiem dlaczego. No. Bo K10 i K100 przypomina kształtem taki kryształek bądź też diament. O. Więc kojarzy nam się Mord. z pieniędzmi i z bogactwem. I A dobrobytem. K20 wygląda jak kawałek węgla. To niedługo będzie wart więcej niż ten kryształek czy Czyli brylek. trend upodobań w kostki może się zmienić. Tak. Oraz Iris pyta, jakie plany na przyszłość? Ja to planuję obiad dzisiaj zjeść. Ja też. To samo mi do głowy przyszło. Wielkie umysły myślą podobnie. O jedzenie. O jedzeniu w niedzielę. Ej, no niedzielny obiadek dobra rzecz. Tak. A tak na serio. To dobra, plany na przyszłość. Poza tym, że mamy w planach obejdzie zjeść obiad, Tak. no to jakie mamy plany? Ja bym bardzo chciał, żeby doszło do setnego myślnika. O no, setny myślnik byłby fajny. W końcu wydaje mi się, że dojdzie. Bardzo bym chciał, żeby myślnik stał się dużym kanałem YouTube'owym, RPG-owym i wydaje mi się, że dość rzetelnie podchodzimy do tego, co robimy i żeby dalej po prostu był taki rzetelny i żeby też trafił do większej publiki, która jest może też trochę zainteresowana RPG-ami, trochę tematami RPG-owymi. I żeby trafił do. Bo tak mam wrażenie, że te obecnie trafia dość mocno do twórców RPG-owych, a trochę mniej do takiego przeciętnego Do użytkownika. odbiorców. Tak. No. I Okej. jechać na Kopernikum w tym roku. To jest taki Tak. krótkoplanowy, terminowy plan. Tak, to jest plan nas obojga. I może by się udało nagrać wtedy we dwoje myśli. To byłoby Tak. fajnie. To byłoby super. Może w ogóle uda się zrobić nasz wielki plan myślnikowy, ale to zobaczymy. Nie zdradzamy. Nie Nigdzie opowiemy. nie spodziewamy. Jak Ale będziemy tak, wiedzieć, to powiemy. setny myślnik byłby fajny. Tak, fajnie by było być takim, głupio to zabrzmi, ale takim szanowanym graczem na scenie podcastowej, Tak, byłoby RPG-owej. miło. Tak, jakbyśmy tak dorównali fejmem RPG-atce, byłoby miło. Chyba jeden z takich większych polskich, że tak powiem, podcastów RPG-owych. Wydaje mi się, że Niesesyjnym. Pod względem odbiorców liczbowo może być podobnie. Jak tak kiedyś patrzyłem, przynajmniej niektóre nasze odcinki rzeczywiście są, więc fajnie będzie, jak przegonimy was, drogi Diable i drogi Dredu. A, no, pamiętajcie. Kocham was, ale
Ale Wy wiecie, jakby robicie biznes co jest innego, biznes. wy robicie co innego, my robimy co innego. Tak. I Tak. mamy nadzieję, że wrócicie po tej przerwie, która was A, ja... dotknęła. Tak, ja wiem, co jeszcze bym chciała, jakie byłyby plany na O. przyszłość. Fajnie by było, jakby kiedyś, jakbyśmy zostali... W ogóle już jest pierwszy punkt, ponieważ jesteśmy patronami medialnymi Mister jako myślnik, Tak. a nie osobno, jako Tak. dwoje osobnych twórców, tylko jesteśmy jako, że tak powiem, para twórców, więc jest bardzo fajnie. Fajnie by było też, jakbyśmy kiedyś zostali zaproszeni na konwent, jako właśnie myślnik. Tak. Żebyśmy oboje przyjechali. To też byłoby superanckie. Ja Tak pomyślałem myślę. jeszcze o wydaniu RPG, że powiesz o wydaniu RPG. Ja już wyrosłam z marzeń o robieniu własnego systemu. Ja uważam, że jest na tyle dużo systemów obecnie w Polsce, i jeśli chodzi o mechanikę, i jeśli chodzi o lore, że dla siebie osobiście coś znajdę. A nie, to ja pomyślałem po prostu, żeby jako wydawca. A, wiesz, co jeszcze Ale to jest byłoby fajne? takie, jakby Teraz tak, już, teraz już takie takie same. bajdurzenie. Wiesz, co byłoby fajne? Żebyśmy stworzyli oboje jakiś dodatek do RPG. Na przykład jakąś krainę opisali, albo nie wiem, przygodę spisali. Ja pomyślałem, jak powiedziałeś, że wiesz, co byłoby fajne, to pomyślałem, że taka ten ciastka na przykład z naklejką myślnik i W ogóle jako naklejki myślnikowe. brand myślnika. Musimy zamówić naklejki myślnikowe przed Kopernikonem. Będziemy naklejać ludziom. Na czoła i Tak. uciekać. O, Nie Budapledem. będziemy tak. Kto z nas Poksipolem. ostatnio czytał? Pytanie, ja czy ty? Chyba ty. Nie, Tak. ty, bo ja się pytam o K10. A, to ja. Tak, no to teraz seria pytań od Graszki na finish. Tak. Żegnamy. Który podręcznik z waszych kolekcji uważacie za najładniejszy wydany, w sensie wizualnym? Ja mam problem, bo ja nie mam żadnej kolekcjonerki w przeciwieństwie do Żuławia. Moim zdaniem te dwa piękne skurczybyki. Ja nie jestem w stanie No. wybrać jednego, No, one bo są tu mamy ładne. czwartą edycję Warhammera. Jezus, piękna. I drogi bracie w Sigmarze, spójrz na to. A tutaj jest kolekcjonerka Age of Sigmar Soulbound. Ja w ogóle chciałabym tylko powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że te podręczniki są w takich jakby opakowaniach. Tak. To I jest świetne. Kopernikus, robisz to dobrze. Jezu, są piękne. Kopernikus, drogi bracie w Sigmarze, robisz to dobrze. Są piękne, naprawdę. Naprawdę, ja jestem tak szczęśliwy, jak na te podręczniki patrzę, Nie dziwię się. że ja na A ja nie mam o zbyt twoje często nie podręczniki. patrzę, bo bym się uzależnił. A Ja w ogóle ja wiem. ich nie używam, bo mi jest ich tak bardzo szkoda, No, nie dziwię żeby je się. dotknąć nawet. I są nieliczni, którym pozwalam je dotknąć, jak mnie odwiedzają. Nie wszystkim. Ja dostąpiłam tego zaszczytu chyba, Tak. żeby dotknąć. Znaczy nie, pokazaliśmy, ja stwierdziłam, że jednak nie chcę dotykać, ale mi pokazał. Tak. I pozwoliłem Nie dotknąć. miał. Tak, i pozwolił. Ja po prostu nie miałam odwagi. Dla mnie, jakbym miała je w kolekcjonerce, by mi się bardziej, jakby uznałabym, że są ładniejsze, ale jeśli chodzi o zawartość, to są to tajemnice pętli i tajemnice powodzi. Jestem olbrzymią fanką grafik pana. Nie przypomnę sobie, jak się nazywa. Ziomek, który rysuje te grafiki. Simon Stalenhag. Nie wiem, jak to A z kropką się Stoi nog. wymawia. Tak, Stalenhag. Wspaniała komoda. Piękna. Na promocji w IKEA. Jest kilka opcji kolorystycznych, w tym Dąb Sonoma, który wszyscy kochamy. Albo Dąb Jasny. Ale tak, jeśli chodzi o zawartość, kocham, kocham, kocham to po prostu te grafiki. Uważam, że te podręczniki w ogóle wydane i przetłumaczone przez Mąków są bardzo przejrzyste, bardzo jasne i bardzo fajnie, jeśli chodzi o jakby zapoznawanie się z nimi. No i grafiki są w środku, bo ja nie kupuję kolekcjonerek, ponieważ bałabym się ich używać, bo są drogie, jak jasna cholera. A Ale ja jeśli powiem, chodzi. że mi się bardziej podobają nie kolekcjonerki z tajemnic powodzi i pętli. Tak. Jestem trochę Bo mi zaskoczona. się bardzo Ja podobają strasznie. okładki. Ja bardzo lubię po prostu te grafiki, na przykład z ciało i stal. No przecież ja ostatnio oglądaliśmy serial Tajemnice Pętli i siadłam sobie, weszłam na stronę tego grafika
który tworzy. I sobie siedziałam i przeglądałam jego grafiki. Są piękne. Więc dla mnie osobiście te dwa podręczniki są jednymi z najładniejszych, jakie mam, jeśli chodzi o środek. Przeglądanie Oczywiście ładnych cała. grafik w internecie powinno być traktowane jak wejście do muzeum. Też tak uważam. Obcujesz z kulturą. Po prostu za nią po pierwsze nie płacisz, a po drugie możesz to robić wygodnie w piżamie. Wygranko! Zwłaszcza ta wersja, zwłaszcza to z piżamą. Tak. Następne pytanie, Żuław. Następne pytanie. Teraz ja. Jak widzicie plusy i minusy streamowania sesji? Minus jest taki, że nie siedzisz z ludźmi przy stole w większości wypadków. Jeśli chodzi o streamowanie sesji. Plusem jest to, że nie musisz wracać do domu, bo jesteś już w domu po Wydaje mi sesji. się, że tu nie chodzi o granie online, tylko Ja wiem, streamowanie. to streamowanie. Znaczy minus streamowania sesji jest taki, że to jednak, ja czuję taką trochę presję, żeby ta sesja była lepsza. Znaczy zawsze staram się, żeby sesje były dobre dla moich graczy, bo jednak oni poświęcają mi swój czas, który mogliby spędzić lepiej. Ale jak jest streamowana, mam takie, no jednak ona też musi być fajna dla ludzi, którzy ją oglądają. Bo oni też przychodzą i poświęcają mi swój czas. Mi i moim graczom. Więc jakby, żeby ona była angażująca również dla widzów. Takie mam poczucie. To jest trochę minus. To z jednej strony jest minus, a z drugiej strony plus, bo trochę więcej jakby wymagam od siebie i poprawiam swój warsztat jako mistrzyni gry. No minus jest też taki, że wydaje mi się, że to są trochę bardziej stresujące sesje. Ale z punktu widzenia, czy się nic nie wykrzaczy technicznie, czy internet się nie skiepści, czy dobrze, nie wiem, masz poustawiane rzeczy, chociażby głupi mikrofon, czy kurde, dobry mikrofon, czy ci łapie, nie? To są moim zdaniem, to jest na przykład Ja moja mogę sesja. powiedzieć z mojej perspektywy, zacznę od minusów. Minusem streamowanych sesji, co u mnie się zdarzyło może raz czy dwa, ale są debile, którzy po prostu piszą głupie rzeczy w komentarzach. Szczególnie, że na przykład jakby mnie to nie rusza, bo jakby ja nie jestem na to tak podatny, ale jeżeli gracze czytają czat podczas sesji, bo na przykład A mają zdarza się. scenę, no zdarza się, bo mają scenę na przykład poza nimi, albo też biorą interakcję w czacie, co jest ogromnym plusem takiej sesji, żeby mogą się pochwalić od razu swoją zagrywką, że na przykład jak zrobią super rzecz, to dostają od razu z tego klipy, ktoś to propsuje na czacie, ludzie są zachwyceni i od razu człowiek się czuje podbudowany tym, jak zagrał. Ale z drugiej strony przyjdzie jeden z drugim debilem, bo tak to trzeba określić, i napisze coś niemiłego, napisze coś przykrego dla kogoś. Może to być coś, co po prostu będzie w jakiś sposób poruszało traumy danej osoby, o czym ten debil może nie wiedzieć, ale może to być po prostu rzeczą przykrą i niezbyt przyjazną. I to jest ogromny minus streamowanych sesji. Drugim minusem streamowanych sesji jest to, że jest jednak, powiedzmy, że pewne ograniczenie. Na streamowanych sesjach nie możemy na przykład nie możemy puścić robić. muzyki. Możemy puścić Możemy. muzykę. No ale nie jest problem z copyrightem? Nie, Jakbyś ja chciał na przykład puszczam. puścić sesję, ale puszczasz tak, że wszyscy ją słyszą? Tak. Okej. Okay. Normalnie muzyka leci. Problem jest bardziej z tym, że czasami chcielibyśmy zagrać sesję, powiedzmy, że bardziej przaśnie, niezgodnie z różnymi konwencjami, sesję, która po prostu jest politycznie niepoprawna. Owszem, Nie zdarzają się takie. wypada zrobić tego po prostu na streamie, Na streamie. Z tego względu, że wiele osób może zrozumieć ją poprawnie, a wiele osób może zrozumieć ją opacznie i może ona uderzyć do ludzi, którzy na przykład stwierdzą, że tutaj są na przykład przejawy zachowań rasistowskich bądź też homofobicznych. Zdjęliśmy kanał. Tak, a to nie jest jakby ze względu na to, że to są nasze poglądy, tylko że gdzieś tak zachowała się postać na sesji w wyimaginowanym świecie. To jest moim zdaniem pewien minus, bo czasami ogranicza pewne rzeczy. Oczywiście ogranicza też takie rzeczy jak picie alkoholu czy palenie na wizji.
bo po prostu na przykład Twitch tego nie za bardzo lubi, YouTube trochę jest ku temu bardziej przychylny. Ze streamowania sesji kolejny minus jest porównywanie się do innych. Bo jeżeli zaczyna się streamować sesję, automatycznie autor porównuje się do innych i ja mam to samo. Ja się porównuję do innych, widzę, że na przykład mam więcej, mam mniej niż ktoś i się zastanawiam. Tylko, że u mnie jest tak, że ja się zastanawiam, co zrobić, żeby mieć więcej. Ja się nie załamuję tym, że mam mniej, tylko myślę, co zrobić, żeby mieć więcej widzów i co zrobić, żeby te sesje były atrakcyjniejsze również dla widzów. Bo No. graczom w większości się podoba. Tak. I Znaczy, to też. zabrzmi głupio, ale graczy łatwiej zadowolić niż widzów, bo oni aktywnie biorą udział w sesji. Tak. Więc oni automatycznie, oni już mają łatwiej, żeby się dobrze bawić, jeśli sesja jest dobra. Tak. To jest jak oglądanie piłki nożnej. Tak. Oglądanie piłki nożnej, a granie w piłkę nożną to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład czasami lubię obejrzeć piłkę nożną, jak jest dobry mecz. Ale jak jest ekstraklasa, to wtedy nie za bardzo. No, ci, którzy oglądali piłkę nożną, to wiedzą, o co chodzi. Ale z plusów, bo tutaj dużo mogę mówić o minusach, ale są też plusy streamowania sesji. Plusem streamowania sesji jest to, że jesteśmy w stanie, powiedzmy, bardziej wypromować RPG. Jesteśmy w stanie pokazać RPG z różnych stron, bo jest na przykład Imaginarium RPG, które na sesji zaprasza znanych lub mniej znanych ludzi. I wtedy na przykład promuje w jakiś sposób swój styl grania. Jest styl grania, jaki na przykład jest u Diabła, który jest dość mocno nastawiony na BHS-y, na widoczność karty X, na pauzy i tak dalej. I to jest też bardzo dobre, bo jakby możemy poznać inny sposób prowadzenia i grania. Są sesje u mnie, które nawet jeżeli są w poważnych systemach, to jakby gracze i tak czasami gdzieś tam rzucą jakiś żartem, gdzieś się pośmieją. I nawet jeżeli my próbujemy zagrać poważne sesje, to po prostu my się dobrze bawimy i się śmiejemy. Jak nas coś bawi, jak coś nas rozśmieszy, no to też po prostu jest, no też inny styl, że nie staramy się na siłę wymuszać powagi. Plusem streamowanych sesji z mojej strony jako autora, jako streamera, jest to, że jak widzę, że ludzie to oglądają i piszą na czacie i rzeczywiście im się to podoba, to ja od razu mam też wyższe morale i gdzieś te endorfiny się odpalają. Z każdą tam łapką w górę na YouTubie, z każdym komentarzem miłym lub mniej miłym, bo jeżeli jest to, powiedzmy, że krytyka, która gdzieś jest konstruktywna i pozwala mi na przykład poprzemyśleć, że mogłem rzeczywiście coś zrobić lepiej jako mistrz gry, no to jest bardzo fajny feedback, bo to jest osoba trzecia, która nie grała w sesji i też ma coś do wniesienia. Poza tym oczywiście w przypadku streamowanych sesji, to ja na Twitchu mogę powiedzieć, że no takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, jak mi się udało załapać na współpracę z Raid Shadow Legend czy z Voltem. Tak. I po prostu już sama kwestia finansowa, gdzie z samego Twitcha raz na 2 lata dostałem wypłacone pieniądze, bo dopiero po 2 latach mi się udało zbierać, ale jakby nie nastawiam się na tym, żeby z tego zarabiać, ale to jest zawsze miłe, że po prostu jest pieniądz dodatkowy, znikąd, za to, co się ro lubi robić. Strasznie się rozgadałem. Tak, ale to dobrze. Tak. To dobrze. Jeśli nie ma aż tylu ludzi na świecie, to jak czujecie się z tym, że to już 50. odcinek? To już 50. odcinek? Jak to 50. od... Ja pierdzielę. Ile? Przecież nie ma tyle liczb we wszechświecie. Jakbym wziął wszystkie palce u rąk i u nóg, to nie mam tyle. No nie ma tyle. Nie ma tyle. To nie może istnieć. To... Ja jestem w szoku. Do mnie ciągle nie dociera. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że są takie cyfry. Liczby. Przepraszam, liczby. Nie mówmy o tym naszym rządzącym. No. Szczególnie tym, którzy zarządzają inflacją. Że jest taka liczba jak 50. Niech poprzestaną na 15. Ale, czy jest jakiś lore, który ze względu na swoją objętość was przeraża i ciężko byłoby się wam przemóc, by poprowadzić sesję w tym systemie? Może nawet czytać nie potrafię, no? Owszem, jest. Tak.
Jest. Są to dedeki. A tutaj nie ma pytania o to, jaki lore, tylko czy jest jakiś. A, Tak, jest. tak, jest. Dziękujemy. Ja mógłbym wymienić. No to jest tak. Władca Pierścieni. Star Warsy. Conan. Wampir. Świat Mroku. Dużo tego. Czekaj, odwrócę się na półce. Zobaczę, co jeszcze mam. Zobaczę to, ale to wymieniłem na razie tych, których nie mam, bo mnie zbyt Okej. przerażają. O. Klanarchia. Dzikie Ojej. pola. Numenera. Dobra, jak tak mówisz, to jest faktycznie więcej tych systemów niż ja o tym pomyślałam. Nie, po prostu ja się bardziej boję loru. Okej. Ja po prostu mam tak, że albo wszystko, albo nic. Idź na całość. Okej. No. No to Ale nie, to. tak przez Disney Plus to mam ochotę poprowadzić Star Warsy. Jakbym dopadł podręcznik, to pewnie bym poprowadził. Nie, ja bym się chyba podjęła Star Wars, jakichś lightowych. Dla nie daj hard fanów. A ja bym mógł nawet Enetionowi prowadzić. Władcy Pierścieni, nie, ja bym się nie podjęła. Władcy Pierścieni też, o jedyny pierścień też mogłabym poprowadzić, ale nie Enetionowi. Nie, jeśli faktycznie chodzi o coś, co mnie przytłacza, przeraża mnie objętość, to zdecydowanie są to dedeki. Star Trek. O, okej, okay, dobra, Star Trek też nie. Też bym się nie podjęła Star Treka. Nie. Ja Star Trek nie znam w ogóle, ale Star Trek to jest ogromny temat. Ja ze Star Treka widziałam parę filmów. Widziałam 2 sezony Discovery i odpadłam. I oglądam drugi sezon Lower Decks i ogląda mi się to świetnie, mimo tego, że jest to komedia animowana. Ja mógłbym na przykład powiedzieć, co bym poprowadził bez znajomości lore i bym się tym nie przejmował. No. Cyberpunk, bo moim zdaniem lore jest bardzo słaby. Tak. Ja bym po prostu połowę wyrzucił. Pozdrawiam fanów Cyberpunka. Współczuję wam waszych gustów i smaku. Dla odmiany coś, co ma, czego lore mnie nie przeraża, ale mechanika owszem, i bym ją wywaliła. Neuroshima. Neuroshima. No. Jest dużo lepszych mechanik. Znaczy można poprowadzić Neuroshimę po prostu na innej mechanice i być szczęśliwym człowiekiem. Dużo Tak ludzi tak można. robi. I są szczęśliwymi ludźmi. Tak. Ostatnie pytanie. Czy można w przyszłości. A nie, to teraz twoja kolej. Tak, moja kolej. Czy można w przyszłości liczyć na jakieś myślnikowe prelekcje podczas konwentów? Wiadomo, bez konkretów, bo może jeszcze jakiś inny wirus nas porozstawia po kątach. Ja odnośnie konkretów bym nie chciał mówić ze względu na to, że w mojej głowie mam takie. Ktoś mnie ukradnie ten temat. To ja bym nie mówiła odnośnie tematów. Tylko tak, są plany i są jakby plany, ale życie to życie i już nie może być. Nasze plany i nadzieje coś Na przykład niweczy może raz po być. raz. Tak, może być tak, jak z Żuławem myśleliśmy. O, zgłośmy coś na Dni Fantastyki. Ja mieszkam we Wrocławiu, Żuław przyjedzie. Zgłosimy coś na Dni Fantastyki. Okazało się, że spóźniliśmy się o miesiąc. Tak, ale ja się trochę z tego cieszę, tak powiem, bo No Dni tak. Fantastyki to jest droga impreza. Tak, więc jakby wyszło na dobre, ale ty, problem u nas jest taki, że budzimy się trochę za późno. Tak, ale teraz mamy jeden plan, z którym jesteśmy jeszcze na czas, więc damy Plan wam jest. znać w kolejnych odcinkach. Tak. Będziecie in touch. Dokładnie, będziemy w dotyku. Tak. Owszem. Aż mikrofon oberwał. Tego nie słychać. Nie łapię, nie mogłabym robić ASMR-ów. I to mamy wszystkie pytania. To znaczy nie wszystkie pytania, które wy zadaliście, gdyż zadaliście jeszcze trochę więcej pytań. Natomiast wybraliśmy najlepsze 25 pytań. Najlepsze na dzień dzisiejszy, które po prostu nam najbardziej podpasowały. I oznacza, że reszta pytań jest zła.
Tylko wybraliśmy te 25, bo stwierdziliśmy, że będą ładnie spinały klamrą te 50 odcinków. To jest dużo odcinków. To jest dużo odcinków, ale jak to było od początku, tak i będzie dziś. Czas na memy. Tak. Tru tu tu tu, pyryryryryn. Majtki z drutu. Zaczynamy od filmowych? Oczywiście, że od filmowych. Ależ tak, Dobrze. owszem. I czy zaczynamy od filmowego Adama, czy od filmowej Graszki? Zacznijmy od filmowej igraszki. Dobrze. Filmowa Graszka, 11 sekund mema. I to jest, kiedy próbujecie udawać skromnych po tym, jak za zlecenie zebraliście większość wartościowych rzeczy z wioski. Nie zapomnimy, co dla nas zrobiliście. My dla was możemy zrobić tylko tyle. Nie szkodzi, jakoś to będzie. Chyba wystarczy. To był bardzo dobry mem. Tak. I to jest Planety Skarbów. Tak. Przed nagrywaniem stwierdziłem, że to jest z Nie. Wyspy Skarbów. To jest Z nie Wyspa Atlantydy. Skarbu, to jest Atlantyda, zaginiony świat, tam ląd. Czyli mnie zmyliło. Tak. Co to Atlantyda? Nie widziałeś Atlantydy? Widziałem, ale ja mylę na jedno z drugim. Ja mam ograniczone możliwości mózgowe i jakby nie wiem czemu, ale mylę jeden z drugim filmem. Właśnie widzę. A następny mem Bo również one też filmowy. są takie, jakby gdzieś tam jest. Nie, to są całkiem dwa różne filmy. Chociaż wiadomo, że to jest Atlantyda. Ja nie wiem, co mi się stało. No cóż. Przecież jest ten gościu w okularkach i jest ta laseczka z Tak. Atlantydy. Tak. No. No tak. No tak. Bo kradli skarby, dlatego mi się po. Tak. No. To już mi Oni się. ich nie kradli, oni je dostali. No tak. Tak można Następny to. mem filmowy jest od Adama i tym razem jest on z nowych szat cesarza, króla, Tak. cesarza. Nie wiem, jak jest, nie pamiętam, jak jest przetłumaczone. Nowe szaty króla. Też stary film. Kiedy alchemik testuje nowy eliksir do Barbarzyn. Czekaj, jeszcze nie, zaraz, chwila. Klękaj, robaku, albowiem przybywam, by wyrządzić ci krzywdę, bardzo nieprzyjemną i bolesną. Widzisz? I znów dobrze. Potem znów jestem straszny, a potem przychodzi. Wiem, daje się we znaki, co? Co ty nie powiesz? Wiesz, co się stało, jak kupowałem rogale? Miały być rogale, a nie pączki. Nędznico! No i mnie wyprosili. Nad drzwiami tabliczka: demonom dziękujemy. To obrzydliwa dyskryminacja! Masz pomysł, jaka może być przyczyna tych zmian? Słucham? Dodałam ci eliksiru demona do pierożków. Co? Grzebałaś przy pierożkach? Chciałam sprawdzić eliksir. No i masz demon, nie demon, demon, znów nie demon. Do niczego jest. Wyjaśnijmy sobie coś. Demon, nie demon, wszystko to jakoś zniosę. Ale od moich pierożków na przyszłość para. Dogadaliśmy się? I to jest minuta prawie dobrego mema. Jest bardzo fajnie dobrana scena. Nie wiem, czy to nie jest. Nie wiem, czy to nie jest z serialu. Tak, wydaje mi się, że właśnie to jest z serialu. Też mi się Jestem tak, prawie, że no, tak pewien, może że to jest być. z serialu, dlatego, bo jest w lewym dolnym rogu uszka myszki, więc tak podejrzewam, że to z serialu mogło być. Dalej Tak. memiki. Memy. Teraz Teraz. ty. Memy obrazkowe. Tak. To ja zacznę od mema, na którym jestem ja i Enetion. Najlepiej. Kiedy pytasz o coś elfa w karczmie, a niziołek przebrany za krasnoludę zabiera mu z tobą mieszek i spaczek z kieszeni. Ja, mnie się uśmiałem, jak to zobaczyłem pierwszy raz i No drugi jest raz. to. I przy piątym też bawi. No. Przy Ja piątym. nie wiem, czy tutaj to jest aby na pewno niziołek przebrany za krasnoluda.
Może to jest dziecko Gniziołka i Krasoluda. To byłoby ciekawe. To byłoby bardzo ciekawe. Gdy Krasolud i Ziołek adoptowali dziecko ludzkie. Następny mem. Pięknie ubrany pan. Pierdyliard podręczników w PDF i drugo. Przeczytany tylko kilka razy, zagrane 2-3. Starszy pan ubrany, jakby świat miał się jutro, jakby jutro miało już nie być jutro. Jednak serówka na 5 przeczytana deski do deski 15 razy. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Dokładnie tak. A po której stronie stoicie? Ja jestem po lewej. Ja też. Ale po której wy jesteś? Chciałbym być po prawej. Kiedyś. Ale dalej. Kiedy gracie dzisiaj w D&D u ciebie na chacie i wpada stary w samych majtkach, by oznajmić, że ci, że idzie się kąpać i zostawi wodę w wannie, żeby się obył po nim. Dude, you're embarrassing me in front of the wizards. Rozśmieszyło mnie to. Trochę tak. Trochę tak. To jest... No, jakby... No to jest... Tak... Tak mi się skojarzyło z jakimiś tymi filmami starymi, gdzie na przykład chłopak żongluje piłką i wbija stary w samym gadzie. Tak, o Boże, tak. Ostatnio to gdzieś widziałam, skoczyło mi to gdzieś. Nie też, bo to jest rocznica jakaś teraz była. No. Następny mem. Wojownik, zakochałem się i nie wiem, jakie zaloty stosować. Bart, bądź pewny siebie i używaj uroku osobistego. Czarodziej, daj jej znać przez swój... daj jej poznać swój intelekt, barbarzyńca. Nałóż jej wór na łeb i porwij. Ej, jest dużo romansów. Tak zaczynają. To nie są dobre książki. 365 dni. Książki. Ale jakby... 365 dni to jest właśnie cały ten mem. Jezu, tak. Boże, tak. To ma 3 książki. 4 filmy. Po co? Na co to komu? Nie wiem. Ale jeszcze była odpowiedź co do tego. Bart napisał odpowiedź. Bart napisał odpowiedź. Próbuję właśnie to znaleźć, tego mema, bo mi się on zagubił na grupie. Bart Baren, bądź pewny siebie i używaj worków tylko od znanych producentów. Pozdrawiamy Bart Barian. Kiedy masz Barda i barbarzyńcę w jednym. I jesteś Bart Barianem. Tak. Natomiast... Niestety to są... klasy w dedekach, które są na innych cechach i może być ciężko mieć Bart Bariana. Ja tak mi rzucił właśnie spojrzenie w stylu, czy to wyzwanie, kobieto? Myślisz, że Bart Barianowi jest ciężko? Że jest mu łatwo w życiu? Krzyknął, że kiedyś mu się uda. Powiem ciekawostkę, którą się dowiedziałem. No. Ćwiczenia fizyczne i duża masa ciała nie sprzyja dobrze na śpiewanie. Bo działa inaczej przepona i działa inaczej. No. Fakt. Fakt. Nie jest łatwo być Bart Barianem. Nie jest łatwo być Bart Barianem. Ale. Tak. Gracz, któremu udało się powiązać wskazówki od mistrza gry. Oh yeah, it's all coming together. Ja to słyszę po prostu głosem Kronka z animacji. A totalnie, po prostu ten moment, kiedy nagle masz... To się wszystko łączy! To nie jest przypadkowe. Jakby normalnie ktoś to wymyślił. Misz Gry siedzi tak. Ja zawsze mam wtedy takie. Ja też takie. Co innego w momencie, jak są w połowie rozwiązywania zagadki, mają takie. To nic nie pasuje. Nie wiadomo, o co chodzi. To wymyślił jakiś szaleniec. Ja mam gorzej, kiedy gracz uznaje. Kiedy gracz uznaje, a ja powiem na głos, co uważam, że mistrzyni gry wymyśliła. Znam taki przypadek. Grałem z takim graczem. Parę zaprowadziłam takiemu graczowi. Czemu? Nie wiadomo. Ale dalej. Kiedy nie wyjdzie ci też na wiedzę o naturze. Delectable tea or deadly poison. To była dobra scena. To tak jak ten z tym, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre po prostu raz. Tak. No z herbatką
Ja bym nie próbował, nie testował. No, ja Znaczy, też nie. prawdopodobnie, gdybym miał obecną wiedzę i bym się przeniósł w czasie do wieków ciemnych, to taki, w których ludzie nie wiedzieli, to prawdopodobnie tylko bym pił alkohol, bo bym się bał pić wody. No. I ostatni mem. Ostatni mam. Ej, stop! Nie otwieraj tej skrzyni, to iluzja. Uwolnij mnie i uciekniemy stąd razem. Chłop uwalnia. Zostaje żarty. Proszę przestać kraść moje jedzenie, Jared. Dostosuj się albo gin, frajerze. Widziałam ten mem w oryginale, jest piękny, bardzo mnie rozbawił. Po prostu mimiki, które adaptują się do jakby sytuacji, to jest po prostu creme de la creme i ja czekam, aż kiedyś zobaczę to na jakiejś sesji. Niekoniecznie na której ja będę grała. Ale jeśli w momencie, w którym mimik nie będzie drzwiami albo skrzynią, to będzie złoto. Po No. prostu. To będzie dobre. To będzie bardzo dobre. Ale. To już koniec memów. I czy ja inne? Masz może jakąś pomyślnikową myśl, którą chciałabyś się podzielić? Właśnie tego, co mówiłeś, że jak mi się coś nie podoba, to nie biorę w tym udziału. Uważam, że to jest bardzo dobra myśl. Jeśli chodzi o inicjatywy. Jak nie lubię jakiegoś systemu, to w nim nie gram. Ja. I obecnie, jak mi nie siadają pytania i nie mam na nie czasu, jeśli chodzi o RPG A Day, to po prostu na nie nie odpowiadam. Nie ma przymusu. Ja to ruszę nawet trochę dalej, bo widziałem też, że niektórym nie odpowiadają jakby formy, w jakich niektórzy inni piszą. Ja mam takie, jak wam nie pasuje, w jakich formach ktoś pisze osobowych i jakich zaimków używa. Jest to fanpage, nie musicie go obserwować. Jak to jest Tak. wydawnictwo, nie musicie od niego kupować. Pomyślcie, nie musicie robić coś na przekór sobie. Jesteście Polakami, ja wiem, wy lubicie cierpieć, Polacy. Ja wiem, martyrologia i wspominanie tego, jak to kiedyś dobrze było, a później żeśmy wszystko rozjebali, bo sprzedaliśmy się zaborcom. Nie umiemy. Tak. Bo nie umiemy. I to jest super, żeby to wspominać. I super jest, żeby wspominać, że coś tam bardzo nie odpowiada. A może po prostu to ominąć. Jak mi... Taką wam zdradzę historię z mojego dzieciństwa. Bardzo nie lubiłem czyścić butów po tym, jak wszedłem w psią kupę na trawniku. Wiecie, Nic co nie zacząłem mówię. robić? Przestałem wchodzić w psie kupy na trawniku. Myślałam, że powiesz, co z tyłu, zacząłem patrzeć, gdzie chodzę. Tak, tak. No. To się wiąże, tak, to tak było. No i tyle. I tym radosnym akcentem. Będziemy się z wami żegnać. Będziemy się żegnać. Dziękujemy za 50. myślnik. Dziękujemy. Mam za nadzieję, że pytania. się wam podobało. Tak. No i co? Zapraszamy na kolejne. Tak. Myśliczki. Myślniki. Co by tu więcej powiedzieć? Żegnamy się z wami, życzymy udanego tygodnia, miesiąca, kwartału. I do zobaczenia. Żegnajcie. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa.